Osoby niepełnosprawne mają prawo do godnego życia, a seniorzy do pięknej jego jesieni. Emerytury seniorów bez podatku, a 13. emerytura co roku. Centra rehabilitacji dla niepełnosprawnych oraz domy dziennego pobytu dla seniorów. To nie będą żadne przywileje, to będzie norma. Marek Rząsa to bardzo aktywny poseł. Znam go z prac w parlamencie, a także z prac nad programem dotyczącym seniorów na rzecz polityki senioralnej. Poseł aktywny, interesujący się ludźmi. Warto, żeby był z nami w parlamencie. Warto, żeby to był dobry czas dla Podkarpacia.